Maja, ale jak ty to zrobiłeś? Słuchajcie, Maja sobie naklejką wydepilowała sobie brew. Przywożą pamiątki, a my przewozimy reklamówki. Jedzie na wycieczkę do Rumunii, do wampirów. Cześć wszystkim, tu Joto Mama. Przychodzimy do was z kolejnym nowym vlogiem z Bułgarii. To jest kontynuacja poprzedniego vloga z Sozopolu. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Słuchajcie, woda jest czyściutka. Co ty tam robiłeś? Chodź, rękawki ubieramy, wiosku. A ten jest odmuchany? No nie do końca, ale muszę na nim. Chodź, wiosku. Super było. A jeszcze tak jak wczoraj, prawda? Słuchajcie, tu jest ta plaża, a my byliśmy gdzieś tutaj, tutaj nagrywaliśmy. O tam. To nie są rybki, to nie są, to są wodorosty, wiesz. Na wodorosty mówisz rybki? Niestety kamerę i telefony zabieramy do auta. Tak, żeby spokojnie popływać, ale woda jest naprawdę cudowna, ciepła. Tutaj chcieliśmy wypróbować taką malutką kamerkę sportową, którą można też nagrywać pod wodą i nawet chyba coś z tego wyszło. Tu jest sklep, wchodzimy? Pepku, Pepku! Billa to jest chyba taki typowy, albo może tam po drodze, nie? Później. To jest taki typowy sklep chyba, bułgarski, musimy to wygooglować. I teraz jedziemy do Lidla. Ogólnie już chyba mamy taką tradycję, że w innych krajach też wchodzimy do Lidla. Byliśmy w Czechach, byliśmy na Cyprze w Lidlu, teraz też nagramy w Bułgarii. Ale słuchajcie, jedziemy nie do zwykłego Lidla. Mam nadzieję, że tam akurat będzie ta wystawa ze starożytnymi wykopaliskami z pierwszego wieku przed naszą erą. Mam nadzieję, że tam będzie ta wystawa, więc chyba warto tam pojechać. Ogólnie ten Lidl znajduje się w fajnym miejscu, tam są bardzo fajne widoki, więc to sprawdzimy. Nawet jeśli tej starożytnej wystawy tam nie ma, no to chociaż będziemy podziwiać widoki. Słuchajcie, już jesteśmy na miejscu, tu jest Lidl, a tu jest morze. Zobaczcie, jest ta wystawa jednak. O. Babeczki Oreo. Biurek, coś z serem to jest. Borówki to są borowinki. Majsia, zobacz, jakie tradycyjne mleko. 3% z dziewczyną i tu chłopak. Czekaj, to jest taki zakwas chyba, wiesz? Może na chleb zakwas. A widziałeś ser? No. Taki bułgarski. Jest też śmietana filos. Zastanawiamy się, czy ta woda jest z gazem, czy bez. Majsia mówi, że jest z gazem, a ja uważam, że chyba bez. Z lodami wracamy już do Słonecznego Brzegu. Kupiłeś 5 sztuk i zjadłeś 5 sztuk. Tak, bo ja myślałam, że 5 sztuk, czyli na naszą rodzinę, tak? Ty, ja, Eliezek, Maja i Aisza, a tu nikt nie chciał, więc ja jem. Nie wiem, to tak jest. Zobaczcie, tu na górze będzie... też jest napisane Lidl, ale to jakby tam na górze jest, nie? Po prostu no. Jakby w tym mieszkaniu. Może na dole po prostu to jako reklama, może na dole. No, na dole. Myślę, widziałeś? Tu jest minutnik. Odlicza sekundę. No. A my póki mamy auto, przyjechaliśmy do takiego bułgarskiego supermarketu. Jeanette. Grand Market. Chcemy kupić od razu jedzenie na podróż. Co jeszcze? Zobaczymy, co, jaki mają towar. Tak? Bo tak? Ogólnie tak. W sumie, wiecie, w hotelu to w hotelu, a poza hotelem no to jest inne życie. Maja, ale jak ty to zrobiłeś? Słuchajcie, Maja sobie naklejką wydepilowała sobie brew. Zobaczcie tu. Co to ma być, Maja? Maja? Jak? Przykleiłaś po prostu? Tak. Dużo sporo tych włosków. Widać czy nie? Tutaj widać, tak, widać. To jest takie puste miejsce. Słuchajcie, Eliasek nam jak zawsze zasnął w aucie, a ten supermarket jest po prostu ogromny. Tam jest jeszcze kolejne piętro. Myślę, zobacz, to jest taka substancja żelująca jak żelatyna, tylko
wegańska pektyna z jabłek. Śmietana z Polski. Piątnica, tak. I łaciaty jeszcze. Jest mój ulubiony dział. Ryby, owoce morza. Czy to co to jest? Co to za ryba? Taka duża. Myszy jeszcze tutaj. Ja myślałam, że tu się kończy i tu jest wejście po prostu na górę. A słuchajcie, tu jeszcze. Dobra doma. Tak. To na pamiątki. Co to jest w ogóle? Jakieś słodycze, tak? Tak. Majusza, dla ciebie takie cukierki podróżne, bo Maja od czasu do czasu źle się czuje w aucie. Tu są słodycze. Takie grzybki to są z mojego dzieciństwa. To można. No właśnie, można kupić rowery. Majusza, sobie robisz zakupy i przy okazji jeszcze rower kupujesz. Telefony, lodówki, pralki. Nieźle, nieźle. Maja, wybierz jedną. Wybierz jedną, weź. Wybierz sobie jedną. Tak, tu jest, czekaj, tu jest ślub i drugi to jest, nie wiem, makijaż. Wow! No, będzie taka pamiątka z Bułgarii. Cieszysz się? Dziękuję, mama. Wybieramy z Iżą pastę do zębów. Zobaczcie, jaki jest ogromny wybór. I szukamy jakiejś bardziej naturalnej pasty. Znalazłyśmy aż dwie. Ej, że co bierzemy? Cytrynę czy grejpfrut? Albo dwie wypróbujemy. Czekolady, migdały i sól morska. Zwiasku człowieku, o nie! Jak Maugli! Ja nawet nie zauważyłam, w którym on momencie otworzył ten jogurt. Ale ja mam reklamówkę. A nie chcesz było zabierać do Polski? No my jak zawsze, słuchajcie, ludzie przywożą pamiątki, a my przewozimy reklamówki. Bo ze Szwecji też przywieźliśmy taką torbę wielorozową. Tu jest wielorozowa, zobacz. Coś tego? Nie wiem. Jak myślisz? Fajna ta. Z zdjęciami. Zobaczcie, Mesio, jaki zadowolony. On zrobił znajomości i już pojedzie na wycieczkę do Rumunii, do wampirów, tak? Tak. Tak naprawdę Mesio wszędzie i ze wszystkimi się dogada i jest ogólnie moim takim przeciwieństwem. Tak, oczywiście. Znajomości jest zawsze, wszędzie. Potrzebne. Skazamy lody Haribo. O tym się gdzie? Wewnątrz i tu? Czy po prostu tam zostają? Wewnątrz. A gdzie ona to? Pani myła. Nie wiem, czy to jest taka usługa już wliczona w koszt paliwy, czy nie. Bo tak nagle pani podchodzi, myje okno, bez pytania i sobie poszło. Jak tangowałam, dostałam bonus. To? I kola? Nie. Yeah. Serio? A i jeszcze bonus, no mówiłam, że bonus to mycie okien. Matko, my się uważaj, ja tak się boję tej ulicy. A! Spokojnie. Uważaj na tych ludzi. A! Idziemy jeść teraz. Tata tak powiedział, idziemy na kolację. Szybciutko, teraz rzucamy rzeczy i idziemy jeść. Tak? Ja jesteś trzeba, głodny? Trzeba liczyć tutaj. Zapłaciliśmy za all inclusive. Obiad nie ma tu. Kolację chociażby, tak? Kolację podwójną. Co? Patrz na niasa. Ale właśnie, ogólnie. Ile nas kosztowało to auto? Wynajęcie? 90 lew. Lewa, czyli? Czyli... około 200 zł. Tak? Ale nie, 45. Ile? 45 euro, około 200 zł. Ale ogólnie bardzo fajny pan, bardzo fajny serwis, prawda? Tak, naprawdę. Prosiliśmy o fotelikę i bezpłatnie załatwiliśmy. Tak, a w innych firmach... Inni firmy to 5 euro. Tak. Zjedz, zjedz. Para la niña y para la...
Kochani, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów. Pa, pa!